Polskie kopalnie mają stanowić zabezpieczenie energetyczne Polski, a zaostrzona polityka klimatyczna to szkodliwy wymysł Unii Europejskiej. Takie stanowisko przekazał w poniedziałek Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Katowicach. Przedstawiciele suwerennej Polski przyjechali na Śląskę, by o sytuacji polskich kopalni rozmawiać z górnikami. Ich zdaniem dzięki kopalniom możliwa jest energetyczna niezależność Polski, jednak przeszkodą jest unijna dyrektywa metanowa. W czasie tej zimy polskie państwo musiało wydać na zakup węgla 24 miliardy złotych. Mimo że mamy gigantyczne pokłady węgla sami u siebie, moglibyśmy go wydobywać nieporównanie taniej. Przepłacaliśmy po wielokroć, dlatego że realizujemy politykę Unii Europejskiej, tak naprawdę politykę Niemiec. Nie ma na to naszej zgody Ministerstwa Sprawiedliwości i suwerennej Polski. Zdaniem ministra Ziobry to sojusz niemiecko-rosyjski stanowił podstawę energetyki europejskiej, a zmiany w polityce energetycznej Unii, w tym odchodzenie od węgla, były Polsce narzucane. Węgiel musi być wykorzystywany, nie ograniczać wydobycia węgla, tylko racjonalnie wykorzystywać pokłady. I dzisiaj patrząc między innymi na naszego zachodniego sąsiada, Niemcy, to jest przykład kraju, który dążył bardzo mocno do ograniczenia wydobycia węgla w całej Unii Europejskiej. Niedawno, kilka tygodni temu, zamknięto ostatnie 3 elektrownie jądrowe. Szanowni Państwo, skąd Niemcy importowali energię? Z Polski i z Francji. Zdaniem suwerennej Polski niezależność energetyczna może i powinna opierać się również na biomasie i biogazowniach. Jak twierdzą posłowie partii Zbigniewa Ziobro, biomasa jest zdecydowanie bardziej efektywna od fotowoltaiki czy wiatraków, a przy okazji może wesprzeć polskich rolników. OZE, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to właśnie biomasa jest paliwem numer jeden, tylko w Polsce była traktowana po macoszemu. Naszym zdaniem transformacja energetyczna musi być korzystna dla milionów Polaków. Tania energia i tanie ciepło możliwe jest wtedy, kiedy będziemy stawiać na własne zasoby. Na węgiel kamienny i na wielkiego sojusznika węgla, czyli biomasę. Zbigniew Ziobro przyznał, że umowa społeczna zawarta pomiędzy stroną rządową a górnikami z przyczyn geopolitycznych automatycznie wygasła, ponieważ wojna w Ukrainie zupełnie nie zmieniła realia. Jak mówi, transformacja górnictwa, czyli wygaszanie kopalni, jest dziś nie do zaakceptowania.